Maciej Grzegorczyk, witam serdecznie. Cześć. Zacznijmy od tego, że jesteśmy na niesamowitym evencie Krypto Prawo. Zacznę oczywiście od podziękowań. Fajnie naprawdę, że taka inicjatywa jest. No i pierwsze takie pytanie, oczywiście na rozluźnienie. Po co w ogóle ten event, co tutaj robimy i o czym tu rozmawiamy dzisiaj? Jesteśmy kancelarią KHG z Wrocławia. Wydzieliliśmy w pewien sposób część zespołu bezpośrednio tylko do spraw kryptowalutowych. Możecie wejść na kryptokancelaria.pl. Specjalizujemy się oczywiście w prawie, podatkach i księgowości. Mamy swoje biuro rachunkowe. Co i staramy się pomagać w tym trudnym świecie przepisów, jak najłatwiej sobie z tym radzić. Okej, pierwsze też takie pytanie dotyczące już stricte Waszej działalności. Czy w ogóle na polskim rynku są klienci? Czy dzisiaj przedsiębiorcy decydują się na to, żeby korzystać z Waszych usług i to są przedsiębiorcy, którzy dokładają krypto dodatkowo do swojego portfolio? Czy raczej to są ludzie, którzy nigdy nie prowadzili biznesu i nagle chcą wystartować z czymś z krypto i przychodzą właśnie do Was? Każdego rodzaju są to osoby. Naprawdę osób, które interesują się kryptowalutami i mają na przykład jakieś kwestie podatkowe, jest bardzo dużo. Wciąż te osoby zadają często takie podstawowe pytania, jak się rozliczyć, ale coraz więcej osób też widzimy, że chcą na przykład do swojej dotychczasowej działalności dołożyć na przykład kwestie płatności w kryptowalutach albo chcą dywersyfikować swój portfel inwestycyjny, czyli byli w akcjach, a teraz wchodzą w kryptowaluty i zastanawiają się, czy można to łączyć ze sobą, czy nie można tego łączyć ze sobą. Mamy niestety dużo spraw oszustw, wiem, że wy też się tym zajmujecie, czyli żeby ostrzegać przed oszustwami. My również to robimy, więc każdego rodzaju problem prawny podatkowy czy księgowy próbujemy, staramy się rozwiązać. Super. Byłem na Twojej prelekcji, bardzo dobra. Nie powiem, że się wystraszyłem. Będzie cały materiał oczywiście na YouTubie. Mówiłeś o MiCA, tak? O tych regulacjach, które wchodzą. No i takie dwie rzeczy, które mnie przed tą prelekcją interesowały, które moglibyśmy, myślę, powtórzyć, to pierwsza sprawa, czy mając stablecoiny powinniśmy się obawiać tych regulacji i być może już je sprzedawać, jaki to będzie miało w ogóle wpływ. I też jakbyś powiedział, kiedy ta sama MiCA wejdzie, bo fajnie też to na prelekcji przedstawiłeś. Więc kwestia stosowania MiCA, bo to jest najważniejsze. MiCA będzie stosowana dopiero od 30 grudnia 2024 roku, ale tytuł trzeci i czwarty, czyli tokeny powiązane z aktywami i stablecoiny będą stosowane już od 30 czerwca 2024 roku, czyli pół roku szybciej. Nie musicie się obawiać, jeśli masz stablecoiny, masz jakiegokolwiek tetera czy cokolwiek takiego, nie musisz się obawiać, nie musisz tego wyprzedawać, ale jest takie ryzyko, że firmy nie zdążą się dostosować do tych nowych regulacji i teoretycznie jakiś organ krajowy zakaże na przykład używania tetera. Ja wiem, jak może się to absurdalne wydawać, ale teoretycznie taka jest możliwość w przyszłości. Ja osobiście cały czas mam nadzieję, że odsuną stosowanie MiCA w czasie i po prostu te regulacje staną się troszeczkę bardziej przyjazne w przyszłości, albo firmy po prostu dostaną więcej czasu na dostosowanie się do tego. Jeżeli też chodzi o same stablecoiny, to bo generalnie, jeżeli ja dobrze rozumiem, to MiCA ma ujednolicić te przepisy. Tak. Czy myślisz, że patrząc na to, jak dzisiaj giełdy sobie radzą w różnych jurysdykcjach, wygląda to tak naprawdę różnie. Z jednej strony mamy na przykład Binance'a, który ma problemy gdzieś tam z regulatorami w Europie, a z drugiej strony na przykład dostajemy informacje o tym, że gdzieś tam dobrze poradził sobie Coinbase. Czy myślisz, że generalnie będą kraje, które będą tu, że tak powiem, się buntować i będą próbowały gdzieś tam utrzymać swoje prawo i będą mogły się nie podporządkować, czy to będzie takie ujednolicenie, które po prostu obejmie całą Unię Europejską? Nie, rozporządzenia polegają na tym, że są bezpośrednio stosowane w krajach Unii Europejskiej, inaczej niż dyrektywy, ponieważ dyrektywy trzeba transponować do porządku krajowego, więc rozporządzenie działa z perspektywy Unii od razu, więc każdy kraj będzie miał takie same regulacje, ale inaczej mogą podchodzić organy do jego faktycznego stosowania. Na przykład te kary, o których mówiłem, mają być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. No i wiesz, może jeden organ w jednym kraju podchodzić do tego łagodniej, a inny bardziej ostro. Czyli kwestia gdzieś tam stawek, kar, takie rzeczy, to będzie już od wewnątrz? Tak, nie. Kary i tak będą w rozporządzeniu unijnym, ale sposób stosowania tych kar, no to już będzie zależało od konkretnego organu. Ja osobiście uważam, że jeśli ktoś jest z Polski i chce robić projekt kryptowalutowy w Polsce, to tak naprawdę założenie spółki w Portugalii, na Słowacji czy w Estonii nie ma najmniejszego sensu. Wiem, że część osób od razu mnie skajtuje, ponieważ w MiCA jest również uprawnienie do przekazywania kompetencji między organami, więc jeśli ty będziesz znaną osobą, która zrobi sobie projekt w Estonii i stwierdzisz, że w ten sposób się ukryje, no to i tak polski organ, ten, który zostanie wyznaczony, według mnie GIF, bo on ma
takie zapędy troszeczkę, to i tak on te organy, on te uprawnienia zabierze, a wracając do Estonii, Estonia naprawdę nie jest taka cudowna, jak mogłeś zauważyć w prezentacji. To, co jeszcze mnie zainteresowało, to na pewno ten ostatni chyba wątek, który omawiałeś, wątek dotyczący marketingu, tak? Mhm. Tutaj też mamy w Polsce dużo osób, które tym marketingiem się zajmują. Powiem, że trochę się wystraszyłem. Jakbyś opowiedział mniej więcej, jak to właśnie wygląda, to co też było nam na prelekcji. Doradca w zakresie kryptoaktywów jest w tej pierwszej klasie, czyli w tej najbardziej podstawowej, ponieważ mamy trzy klasy. I doradcą w zakresie kryptoaktywów jest taka sytuacja, kiedy ja idę do ciebie na konsultację i ty mnie oceniasz, stwierdzasz, Maciek, no twoja akceptacja ryzyka jest taka, taka, dobrze jakbyś wrzucił 50% swojego portfela w BTC i 50% portfela w jakiś nowy projekt, bo słuchaj, ja z nimi niedawno się spotkałem, oni mają dużą szansę, że zostać następnym Etherem. No to jest właśnie doradztwo w zakresie kryptoaktywów. Czy natomiast ogólne filmy, kiedy ty nie będziesz zachęcał do zakupienia czegokolwiek, tylko będziesz najzwyczajniej w świecie recenzował ten projekt i co zwłaszcza, będzie to recenzja zupełnie niezależna, czyli nie będziesz dostawał za to pieniędzy, to uważam, że w żaden sposób nie będą mogli podciągnąć doradztwo w zakresie kryptoaktywów, ale z drugiej strony polski UOKiK bardzo lubi interesować się i tak projektami kryptowalutowymi. Właśnie to, co jeszcze mnie interesuje, oczywiście przychodzi do mnie projekt, robię recenzję tego projektu, omawiam white paper, omawiam tokenomię. Powiedzmy, że nie skupiam się gdzieś tam na tym, żeby rekomendować zakup tokenu, ale na przykład pada takie stwierdzenie, że jeżeli chodzi o mnie, to ja te tokeny zakupiłem. Czy to już jest rekomendacja? Myślę, że niestety, ale to może być tak rozważane, chociaż to by była taka bardzo daleka interpretacja, ale na pewno zrobienie czegoś takiego może wzbudzić zainteresowanie UOKiKu, więc naprawdę bym bardzo ostrożnie do takich kwestii podchodził obecnie. Okej, patrząc gdzieś tam na ten wachlarz naszych polskich projektów, przynajmniej te, które ja znam, to gdzieś tam są w różnych krajach, tak? Oczywiście to, co pokazywałeś, ta Estonia była przez pewien czas bardzo, bardzo popularna. Szwajcaria nawet się przewijała, akurat na prezentacji tego nie było, ale wiem, że kilka projektów gdzieś tam patrzyło na ten szwajcarski kierunek. Czy myślisz, ja jestem lokalnym patriotą, nie będę oszukiwał i ja chciałbym płacić podatki w Polsce, płacę podatki w Polsce, bo zaraz wyjdzie, że chciałbym, a tego nie robię. I gdzieś tam chciałbym prowadzić swoje biznesy w Polsce. Czy myślisz, że ile potrzeba w ogóle czasu, żeby jednak polscy przedsiębiorcy, którzy chcą działać w krypto biznesie, wybierali właśnie Polskę, a nie inne te kraje? Co tak naprawdę musiałoby się zmienić? Jakie takie mocne punkty moglibyśmy mieć, żeby przyszedł klient na przykład do waszej kancelarii i powiedział tak, wybieram Polskę, chcę prowadzić swój krypto biznes w Polsce? Znaczy teraz problemem jest często księgowość, że ta księgowość jest zbyt skomplikowana i zbyt dużo kosztuje dla projektów, które mają pomieszany charakter tokenów. Jeśli masz natomiast, i tak zresztą rekomendujemy obecnie robić, jeśli masz czysty projekt, gdzie twoje tokeny są tokenami płatniczymi najzwyczajniej w świecie, to wówczas możesz sprzedawać te tokeny w Polsce na neutralności podatkowej i nie ma w tym względzie żadnego problemu. Problemem jest wtedy, kiedy masz na przykład token powiązany z aktywami albo token jako jakiegoś rodzaju usługa. No bo zobacz, z jednej strony masz to rozporządzenie MiCA, które to reguluje, ale z drugiej strony masz najzwyczajniej w świecie ustawę o VAT-ie i nagle się robi taka proporcja. Ile jest w twoim tokenie tej cechy waluty wirtualnej, a ile jest tej usługi? Jak to w ogóle rozliczyć? Jaką proporcją? Na to oczywiście żaden organ nie odpowie, więc te kwestie podatkowo-księgowe są skomplikowane, ale to można rozwiązywać właśnie czystym charakterem tokena. Jeżeli chodzi o samą MiCA, no to przed moim przyjazdem tutaj wielokrotnie słyszałem takie zdanie, te wszystkie wasze shitcoiny MiCA pozamiata i tak naprawdę, że te regulacje mogą być początkiem końca wielu, wielu projektów. Powiem szczerze, że po twojej prelekcji nie mam takiego odczucia. Myślę, że wiele projektów to jednak będzie w stanie się dostosować. Tak jak mówisz też, nie znamy tego dokładnego czasu, bo może być to oddalane. Myślisz, że samo wprowadzenie tej MiCA może spowodować upadek jakiejś wielkiej liczby projektów, czy jednak powiedzmy te główne projekty duże, o dużej kapitalizacji, działające w miarę transparentnie, nie będą miały z tym żadnego problemu? Tokeny, projekty, które działają na dużą skalę, one się po prostu dostosują, a małe projekty będą korzystały z legalnych wytrychów, czyli będą mówiły, że są... No właśnie, to wyszło, że nie opłaca się być dużym projektem, nie? Tak, nie opłaca się być dużym projektem, no wtedy będą na ciebie narzucane te opłaty, ale jeśli chodzi o bycie małym projektem, no to lepiej jest zrobić token niepowiązany z aktywami na określonym wolumenie, po to, żeby mieć bardzo łatwe wejście w rynek kryptowalutowy, żeby on nie był po prostu drogi. Zrobienie tokenów powiązanych z aktywami już będzie drogie i problematyczne, a zwłaszcza jeśli chciałbyś w pewien sposób zrobić to
to, co teraz często ludzie robią, że mówią, że to jest token utility, a to tak naprawdę śmierdzi na kilometr instrumentem finansowym. Zgadza się. Chciałem jeszcze zapytać też trochę o klientów indywidualnych. Jak według Ciebie obecnie w Polsce wygląda w ogóle świadomość rozliczania podatków? Ja przyznam się szczerze, że inną świadomość miałem w roku 2017, inną mam teraz. Czy gdzieś tam w tym cyklu zobaczyłeś, że rzeczywiście jest więcej klientów, że ludzie naprawdę podchodzą do tego poważnie, że chcą się rozliczać? Czy raczej ta liczba gdzieś tam się nie zmienia i dopiero być może kolejna hossa to będzie wysyp tych osób, które chcą płacić podatki i korzystać właśnie z księgowości? Rozliczenia podatkowe są naprawdę łatwe. Rok do roku zwiększa się liczba osób, które rozliczają krypto trzykrotnie. Tak jak widzimy, 2019 na 2020 to było razy 3. W 2020 było 10 tysięcy podatników indywidualnych, które się rozliczyły. To nie są moje dane, to są dane pozyskane w drodze informacji publicznej. Widzę, że świadomość jest coraz większa, że no po prostu te kwestie, wychodzisz do fiatów, no to wtedy masz przychód, jak wchodzisz w krypto, to masz koszt i to jest bardzo prosta sytuacja. Ludzie jednak nie chcą rozliczać sytuacji, kiedy płacą komuś w kryptowalutach, no tego nie postrzegają jako koszty, tego nie postrzegają jako przychody, no i pytają, jaka jest szansa na to, że organy skarbowe czy fiskus się o tym dowie. Wciąż mówię, że na razie takich szans w rzeczywistości nie ma, ale w przyszłości, jak będzie dyrektywa DAC 8, to wtedy prawdopodobnie to się już zmieni. Chciałem jeszcze zapytać, bo na dzień dzisiejszy zwykły inwestor, taki powiedzmy mały, skromny jak ja, korzysta właśnie bardzo dużo z tych stablecoinów. Tak? Ja też często realizuję zyski do stablecoinów i na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma tutaj podatku, tak. Nie wychodzę do fiatów. Natomiast są kraje, gdzie rzeczywiście już transakcje na stablecoinach są traktowane właśnie z obowiązkiem podatkowym. Czy w Polsce słyszałeś, czy są jakieś zakusy na to, czy to się może zmienić, czy na razie nasi polscy inwestorzy mogą gdzieś tam spać bezpiecznie i obracać tymi stablecoinami? Na razie mogą spać bezpiecznie. Te przepisy w tym zakresie się nie zmieniły. Co ciekawe, niedawno przepisy podatkowe dotyczące krypto się zmieniły. Wiem, że nikt o tym nie mówi, jeszcze nie nagrałem na ten temat filmu, ponieważ 99,99% osób to nie dotyczy. Dotyczy to po prostu sytuacji, kiedy wchodzimy w takie fundusze inwestycyjne i tam na przykład dajemy swoje kryptowaluty w określonym charakterze. Po prostu ten aspekt noweli ustawy podatkowej został zmieniony, te przepisy zostały zmienione, no ale sam rozumiem, że to jest tak mały współczynnik osób, taki mały procent, że nikogo to nie interesuje zbytnio. I teraz pytanie od naszej społeczności. Tak jak obiecałem Wam na ostatnim właśnie Kryptosphere, też we Wrocławiu, dokładnie tutaj, podczas naszych krypto rozmów w kuluarach podeszła do mnie jedna osoba, powiedziała, że ma kontakt z wieloma prawnikami, z osobami, które zajmują się kryptopodatkami, nie podał nazwisk i powiedział, że chodzi mi tu o airdropy. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z moją wiedzą, jeżeli jestem w błędzie, to mnie popraw, jeżeli ja na przykład otrzymałem airdropa od Arbitrum, przykładowo 9 tysięcy tokenów, nie wyszedłem tutaj do fiatów, jest to airdrop, to rozumiem, że obowiązku podatkowego nie ma i dopiero przy wyjściu do fiatów. Czy w ogóle w airdropach coś się zmieniło? To znaczy, to jest właśnie kwestia tego, jak traktować airdrop, ponieważ jeśli potraktujesz airdrop w związku z tym, że jest to darowizna w związku z jakimś projektem, gdzie nie dałeś absolutnie żadnych swoich danych osobowych, absolutnie nic, po prostu rzucili ci dropa, no to będzie traktowane jako darowizna, czyli jako darowizna powinieneś to opodatkować. Ale przed sprzedażą? Nie. Powinieneś to podatkować w momencie otrzymania, tylko to jest w trzeciej grupie podatkowej, czyli do około 5 tysięcy złotych to w ogóle nie wchodzi w zakres opodatkowania, jest po prostu zwolnione z opodatkowania, Okay. Także się nie trzeba tym przejmować. Inaczej jest troszeczkę wtedy, kiedy dostajesz airdrop w związku z jakąś swoją działalnością, w związku z tym, że dałeś na przykład swoje dane osobowe, wtedy jest inna regulacja, jest zwolnienie do 200 złotych. Co robią ludzie zazwyczaj? Po prostu nie rozliczają się w momencie otrzymania dropa, sprzedają i wtedy jak mają fiaty, to płacą podatek dochodowy. Powiem Wam, w większości takich przypadków tak naprawdę ten podatek nadpłaciliście, bo zwykle te airdropy polegają na tym właśnie, że jesteś w trzeciej grupie podatkowej i w ogóle nic nie powinieneś zapłacić i wartość otrzymanego dropa powinieneś potraktować sobie jako koszt. Wiem, że dla wielu z Was może się to wydawać dziwne, ale dokładnie taką mamy sytuację, kiedy ktoś płaci w kryptowalutach. Jeśli płacą Ci w kryptowalutach, to wtedy rozpoznajesz przychód, a wartość tej kryptowaluty otrzymanej później na zyskach kapitałowych jest Twoim kosztem, okay, czyli nie ma podwójnego podatkowania. Czyli jeżeli dostałem dropa na przykład od Arbitrum i tak naprawdę dostałem go za ruchy na blockchainie, nie zostawiłem żadnych danych, tak? Oni tak naprawdę nie prosili, nie było żadnej weryfikacji, wszystko podpisywałem MetaMaskiem, to de facto jest podatek, ale go nie ma. Ale dostałeś za ruchy na blockchainie, tak? Tak. Wiesz co, jeśli zrobiłeś coś takiego, to może być to wciąż na zwolnieniu z podatku. Tak uważam po prostu. Bo tak nie, właśnie... nie martwiłbym się tutaj w ogóle. Okay.
Natomiast jeżeli zostawiamy rzeczywiście te swoje dane, i, czyli za tą konkretną czynność dostajemy jakieś tokeny, tak, to jest sytuacja zupełnie tak, inna. Tak, to jest sytuacja zupełnie, zupełnie inna. Okej, okay, skanowanie oka, pamiętacie, był ostatnio taki projekt, także tak, tak. Trzeba się zastanowić. Myślę, że to jest bardzo ważny temat na polskim rynku, dlatego że wielu polskich inwestorów gra pod te airdropy, też projekty pokazały w ostatnich latach, że potrafią naprawdę duże kwoty wypłacać. No i też właśnie rozpatrujemy też między innymi to w kontekście MetaMaska, który może wprowadzić właśnie KYC, czyli to już będzie te tak jakby danie danych. MetaMask jest czynnością techniczną zupełną, więc w tym momencie również bym powiedział, że tam nie mamy żadnych aspektów regulacyjnych. Okej, okay, czyli na razie słuchajcie bezpiecznie. To było takie pytanie właśnie, które chciałem zadać. Dobra, mega event. Oczywiście zaraz widzę, zaczynają się również fajne zabawy, super ludzie. Także nagrywamy, kręcimy. Do zobaczenia. Tak jest, w imieniu Krypty Ekipy. Dziękuję bardzo. Dzięki.